To było obywatelskie zatrzymanie. 46-letni Ryszard M., mieszkaniec podsuwalskiego Jeleniewa, trafił dzięki akcji wolontariuszy z Child Guard Unit Poland w ręce najpierw policji, a potem prokuratora. Dzisiaj przebywa w areszcie tymczasowym. Postanowienie o aresztowaniu go na 3 miesiące wydał na wniosek prokuratury rejonowej w Suwałkach tutejszy sąd. Do zatrzymania doszło dzięki prowokacji zorganizowanej przez polskich łowców pedofilów. Zatrzymany mężczyzna był przekonany, że kontaktował się za pośrednictwem internetowego komunikatora z zaledwie 12-letnią dziewczynką. Z iloma dziećmi tak pisałeś? Nie wiem, nie kojarzę, nie pamiętam, kurczę, czy... Ja wiem o kilku. Mogę ci to zaraz udowodnić. No trzech, w tej chwili do trzema pisałem tylko. Z trzema tylko? Teraz. Teraz. Osobami małoletnimi poniżej 15 roku życia. Tak. Ta rozmowa pełna szokujących wyznań zatrzymanego mężczyzny trwała niemal pół godziny. Zakończył ją przyjazd policji. No Rysio, ijo przyjechało. Hop sasa. Podrzucę, zrobię to i podrzucę, bo to zakupy twoje mamy. Ryszardem M. zajęli się śledczy z suwalskiej prokuratury. Na dzień dzisiejszy mężczyzna ten usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy to ten, o którym mówiłem, czyli właśnie obnażanie się wobec małoletniego poniżej lat 15, czyli w ten sposób dopuszczenie się innej czynności seksualnej. A drugi zarzut dotyczy właśnie tego, że mężczyzna ten usiłował prezentować małoletniej poniżej lat 15 treści pornograficzne przez komunikator internetowy. Mężczyzna ten, sądząc, że komunikuje się z 13-letnią dziewczynką, przesłał jej zdjęcia penisa, a także składał jej propozycję, aby dotykała się w miejscach intymnych. Prosił o pokazanie biustu i przesłanie nagich zdjęć. Proponował też spotkanie. No i właśnie za prezentowanie tych treści pornograficznych oraz właśnie za składanie tych propozycji ma ten mężczyzna zarzut. Tutaj mamy do czynienia z usiłowaniem, no ponieważ w rzeczywistości mężczyzna ten no jednak komunikował się nie z osobą poniżej lat 15, no ale z osobami dorosłymi, więc no można powiedzieć, że usiłował to zrobić, ale to było w tym momencie no niewykonalne, bo jego odbiorcą nie była na szczęście osoba małoletnia. Do śledczych trafił zgromadzony przez łowców pedofilów materiał dowodowy. Z zarejestrowanego przez grupę zatrzymania i rozmowy z 46-latkiem również wiele wynika. W trakcie zatrzymania tego mężczyzny, które odbyło się w sposób obywatelski, mianowicie właśnie członkowie tej grupy społecznej, która zajmuje się zwalczaniem procederu pedofilii poprzez analizę danych uzyskanych od tego mężczyzny podczas kontaktów internetowych, ustalili jego miejsce zamieszkania, przybyli tam i gdy wracał z zakupów, dokonali jego obywatelskiego zatrzymania. Następnie przekazali go policji wraz z wydrukami z korespondencji internetowej i właśnie z zabezpieczonej korespondencji internetowej wynikało, że mężczyzna twierdził tam, że obnażył się również przed inną małoletnią dziewczynką, już w sposób bezpośredni, nie za pośrednictwem internetu, tylko w sposób bezpośredni. Ten wątek też jest sprawdzany w śledztwie i taki zarzut ten mężczyzna już usłyszał. I on przyznał się do tego zarzutu, więc ten wątek też jest wyjaśniany i na pewno będzie wyjaśniana skala działania tego mężczyzny. Prokurator z uwagi na ledwie co rozpoczęte postępowanie nie był w stanie określić, jak rozwinie się ono w najbliższych tygodniach, co jeszcze ujawni i jak długo potrwa. Na tę chwilę wiadomo, że podczas przesłuchania 46-latek przyznał się do co najmniej jednego czynu zagrożonego karą sięgającą 12 lat pozbawienia wolności. Ta szokująca historia winna być przestrogą nie
tylko dla dzieci, ale również powodem do głębokiej refleksji u ich opiekunów. I jeszcze słowo o łowcach pedofilów. Child Guard Unit Poland to organizacja łącząca osoby dobrego serca, których nadrzędnym celem jest zwalczanie procederu pedofilii w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu. Tak mówią o sobie członkowie tej grupy. Ich działania polegają na zapobieganiu, informowaniu i pomaganiu najmłodszym.